Cześć, siemano ludzie, tutaj Wizet, znaczy kolejny odcinek serii Call of Duty 4 Modern Warfare. Konkurujemy mniej więcej w tym samym miejscu co ostatnio. Znaczy na tym moście co z helikoptera zaczęli teraz strzelać. Tego, znaczy z tego helikoptera. Oczywiście nasz helikopter oczywiście nie chce nam pomóc. Także mamy gdzieś. Możemy sobie sami, tylko jak to uciekniemy. O, wow, ile tu granatów. Tam z RPG trzeba go zabić. Też granat. Wow, co to było? Wow! Co na strzelę? Chyba nie jest, chyba nie jest nasz, Boże. Muszę się schować. Ale nas tępią. Co się stało? Chyba dostałem z rakiety. Nasz ziomu strzela. To raczej nam nie pomoże, bo tak trochę jest za dużo. Fajnie to wygląda. Fajny motyw. Wow! Ciomuś nie. Czemu? Fuck. To chyba jest gaz, jak myślę. Też chyba oberwał. Idzie Zakajów. Zakajew, czek. Tam na imię. Ruszyć się nie mogę, mogę tylko sterować. O! O, to... Ło, ale walnęło. O, nasz helikopter. Wspaniale. O, no, tak blisko, nie mogę go zabić. Teraz nie kładź się na asfalt, tylko zabij go jakoś. Nie żyję z sykwą. Jeb. Ciekawe skąd mam amunicję. Szybko! Co, koniec gry? Kamerów, o proszę bardzo. Nie, a to Rosjanie. Skąd ja kamerowa znam? Znam też gdzieś to imię, ale nazwisko, sorry. Gaz chyba nie żyje. The Russian government released a statement today confirming a series of nuclear missile tests in central Russia. Although world leaders were quick to denounce the action, Russian officials maintained that the missile tests fell well within established UN protocols. No comment was received from the ultra-nationalist party, where rumors of a possible leadership struggle have just begun to surface. In other news, the search for a ship lost in the Bering Strait due to a major storm has been called off. Sami przeżyliśmy. Taka wojna. No i koniec gry. Co mogę powiedzieć o tej grze? Gra była naprawdę zajebista. Wymagania nie były duże, co prawda czasami lagowało, ale to przez winę mojego kompa. Polecam naprawdę tę grę, mimo że strasznie krótka. Przeszliśmy w parę godzin.
motywy też fajne były, na przykład takie jak strzelanie z samolotu z takim efektem, proszę bardzo. Ja nie strzelam teraz, jest końcowy film. Ale strasznie mi się ta gra podobała, polecam. A co prawda niekiedy mnie wkurzała, to nie lekko. Na przykład w tej misji ostatniej, gdzie non stop mnie zabijali, a save'ów nie było. To nie jest za fajne, ale naprawdę fajna gra. Jak w ogóle cała seria z Call of Duty, jak już mówiłem. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś przejdę w moim tym kanale. Kurde, ale gościu nie killuje ich. No i co mogę powiedzieć? Subskrybujcie, lajkujcie, jak ci w górę, nie żałujcie. Kolejny let's play. Też nie wiem dokładnie co to będzie, ale staram się powiedzieć w najbliższym czasie. Trzymajcie się, cześć. Zatrzymajcie się jeszcze na chwilę. Chciałem wam jeszcze pokazać recenzję tej gry. Tutaj widzicie teraz jak strzelałem, znaczy nie strzelałem, no po prostu jak wtedy kombinowałem w tym helikopterze, także mniejsza o to. Chodzi mi o to, że jakie były grafiki, wymagania tej gry i tak dalej. Więc naprawdę fajnie mi się w to grało, życzę żebyście wy też sobie zagrali. Wymagania nie są naprawdę duże, tak jak widzicie teraz strzelałem z samolotu i to był najlepszy motyw tej gry. Że też było pełno motywów, no przecież patrzcie, strzelałem do nich od tyłu, a my po prostu z samolotu i strzelamy w plecy, no spoko. Następnym będzie ta misja początkowa, o proszę bardzo. I tutaj mamy Zakaryjowa, czy jak on tam miał na imię. I jemu strzeliliśmy w plecy w ostatniej misji, której przed chwilą właśnie oglądaliście. No i strzelił w nas, znaczy nie wiem w sumie koło my braliśmy, ale nie skupiałem się na tym. Skupiamy się na grafice i na misjach. Więc misje bardzo mi się podobały, było ich dosyć mało, tak na 7 godzin. Ja też kiedyś to nawet szybciej zrobiłem. Kiedyś, no, teraz się wykrakało, że ja to przeszedłem. No oczywiście, że przeszedłem. Nie szłoby mi tak fajnie, gdybym tego nie przeszedł. Trochę skłamałem was na początku, żeby, wiecie, żebym miał większe doświadczenie i tak dalej. No i proszę bardzo, teraz nam strzeli. No, fajny efekt. Dobra, to teraz skupimy się na muzyce. Muzyce praktycznie w ogóle nie było, więc dałem dosyć mało. Ale chciałem się skupić na strzelaniu z karabinów, te odgłosy karabinów, pistoletów. Naprawdę fajne to było, wybuchające samochody w ostatniej misji. To było bardzo wkurzające, gdy samochód wam wybuchał, ale ocenę dałem 4, bo nie wyszło im kompletnie z tym. Strzelanie było naprawdę fajne, ale muzyka praktycznie w ogóle nie było słychać. Następnym będzie strzelanie. Proszę bardzo. Strzelanie, no nawet fajnie wyszło, ponieważ no ja grałem w lagę, dlatego mi tak nie szło. Strzelanie fajnie wyszło, ponieważ strzelaliśmy. No i oni upadali od tego strzałów. No nie było tak, że walimy magazynek i nic nie jest, nie? Więc dałem ocenę, zaraz wam pokażę. 6. Tak, dałem 6. No jakoś tak wyszło. Dałem 6. Dobra, następne to będzie misje i grafika. Grafiki nie oceniam, bo ja grałem na najmniejszej. Ale misje. Misja naprawdę była spoko. Wszystkie misje były tak zajebiste. Strzelanie z samolotów, to ochranianie czołgu, no po prostu aż brak mi słów do tego, co robiliśmy. Podsuwanie się pod autami w Czarnobylu, no to było świetne. Ale nie miało braki, więc dałem jej 8, jak teraz widzicie. No, naprawdę podobało mi się. Zrobiłem też taką planszę, co prawda, w Pancie. O, proszę bardzo. W Pancie zrobiłem na wyłowa, znaczy no tak, na szybko. I będę to pokazywał każdą grę. Właśnie Call of Duty wypadł 7.1. No naprawdę nieźle. No nie wiem czy nieźle, ale jakoś tak wyszło, także kupcie tą grę, zagrajcie sobie. No i co mogę więcej powiedzieć? Subskrybujcie, lajkujcie, kciuków w górę, nie żałujcie. I do zobaczenia w następnym odcinku innej gry. Trzymajcie się, cześć!